Największy przelew w historii naszego członkostwa w Unii Europejskiej. Polska otrzymała 27 miliardów złotych z Krajowego Planu Odbudowy. Środki zostaną przeznaczone na szereg różnych inwestycji, m.in. program Czyste Powietrze, zwiększony dostęp do internetu czy modernizację przejazdów kolejowych. Mają zostać zainwestowane do końca czerwca. Fatima Orlińska. Planów na wykorzystanie środków KPO samorządy od dawna mają wiele, jednak przez ostatnie dwa lata w tej sprawie niewiele się działo. Jak poinformowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, obecnie trwa etap przygotowania dokumentacji pozwalających odblokować kolejne transze, a w ramach aktualnej samorządowcy planują realizację projektów obejmujących cele klimatyczne, poprawy bezpieczeństwa transportu i bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Mamy oczywiście cały zestaw projektów, który zafunkcjonuje, to jest przebudowa Armii Krajowej, to są kwestie budowy hali widowiskowo-sportowej, przebudowy stadionu żużlowego. Wydatków jest bardzo dużo, one wynikają z jednej strony z potrzeb mieszkańców, a z drugiej strony pewnych trendów cywilizacyjnych. Bardzo chciałbym rozwijać gospodarkę odpadami, czyli coś, co powodowało, że tak naprawdę odbiór odpadów będzie tańszy, bardziej przewidywalny i ten odpad będzie zagospodarowany na terenie miasta, będzie służył w postaci ciepła, prądu czy wodoru. To największy dotąd jednorazowy przelew w trakcie obecności Polski w Unii, stąd nie tylko doświadczeni samorządowcy, ale i startujący w drugiej turze wyborów kandydaci, często debiutanci z KPO, zrobili element programu wyborczego we wciąż trwającej kampanii i mają pomysły, jak je wykorzystać na swoim terenie. Jaworznie zdecydowanie powinny zostać zainwestowane w rozwiązanie bomby ekologicznej, jaka jest w Jaworznie w Jeleniu. Jest to wąwolnica, jest to gigantyczna bomba ekologiczna, którą absolutnie trzeba jak najszybciej zlikwidować, trzeba ten problem rozwiązać. A drugim taką rzeczą to jest z pewnością dofinansowanie Jaworzyńskiego Szpitala, modernizacja oddziału ginekologiczno-położniczego, a także powstanie porodówki. Szacuje się, że w przyszłym roku PKB wzrośnie o 4-5%. Długofalowo KPO przyczynić może się do 2% wzrostu gospodarczego. Ale tak wielkie pieniądze to także problemy. Jeśli nagle pojawia się duża strona popytowa, silna strona popytowa i podaż za tym nie nadąża, to najczęściej mechanizm rynkowy polega na tym, że rośnie cena. I to rzeczywiście może się wydarzyć. Mamy historycznie rzecz biorąc, możemy spojrzeć na przykład na moment, kiedy przechodziliśmy z jednego na drugi typ rozliczania fotowoltaiki. I to była chwila, kiedy nagle się okazało, że rzeczywiście te podmioty były zawalone robotą. Mówiąc językiem kolokwialnym, miały tej pracy pokokartkę tak zwaną. Natomiast był potem moment, kiedy to nagle spadło i to dramatycznie. Tu może się zdarzyć podobne, natomiast jest zupełnie troszkę, jest inna perspektywa, ponieważ tutaj to nie jest jeden obszar, tak jak to było z fotowoltaiką, tylko dotykamy wielu różnych obszarów, które muszą ze sobą współpracować, współdziałać. Co tym samym nie musi oznaczać aż tak drastycznego wzrostu cen. Według Ministerstwa Funduszy KPO w przeliczeniu na jednego obywatela Polski to jednorazowo kwota ponad 7 000 zł. W ramach pierwszej transzy ma zostać przeprowadzona również transformacja cyfrowa. Będzie to likwidacja białych plam, jeśli chodzi o dostęp do szerokopasmowego internetu. Białych plam, czyli takich miejsc, gdzie komercyjnie doprowadzanie szerokopasmowego internetu się nie opłaca, ale tam mieszkają ludzie. To są najczęściej mniejsze gminy i dzięki środkom z KPO do 1 000 000 gospodarstw domowych, prawie 1 000 000, otrzyma dostęp do szerokopasmowego internetu i po zrealizowaniu właściwie tego programu w ramach KPO będziemy mogli powiedzieć, że tych białych plam, takiego wykluczenia, jeśli chodzi o dostęp do szybkiego internetu, w naszym kraju nie będzie. Łącznie do Polski w ramach KPO ma trafić ponad 250 miliardów złotych. Kolejne wnioski ministerstwo będzie składało z początkiem września. Następna transza trafi do Polski do końca roku.